takiej oto scenerii, na tutejszym cmentarzu, miejscowość Kalkara, nie wiem czy poprawnie wypowiadam, na Malcie, wyspa Morza Śródziemnomorskiego, spoczywają żołnierze. Brytyjscy, włoscy, japońscy, francuscy, niemieccy, ale i Polacy, których dzisiaj odwiedzamy, wspominamy i modlitwy swoje im oddamy. Z całą pewnością to przy polskich grobach można znaleźć znicze. I jestem przekonana i niemal pewien, choć tutaj nie byłem, że także i tutaj będą i nasi rodacy. O tak. Kozłowski, pilot. O proszę, polsko brzmiące nazwisko, tak? Ale z całą pewnością starszy marynarz J. Paszek, Polish Navy, zmarły 25 marca 1942 roku. Cześć waszej pamięci. To tutaj, na tym cmentarzu, gdzie właśnie jesteśmy, tuż przy głównej bramie, znajduje się kilka tablic. W tym Polska, poświęcona polskim marynarzom i lotnikom poległym w służbie ojczyzny w latach 1942-1943 w bojach o Maltę. Rzeczpospolita Polska, Warszawa, Kalkara, gdzie teraz jesteśmy, 2003 rok. W takiej scenarii, na oto tym cmentarzu, otoczono opieką CWGC, spoczywają brytyjscy żołnierze, japońscy, włoscy, niemieccy i polscy. O wszystkich dziś pamiętamy, każdego z nich wspominamy.